Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, miesiąca lub kwartału należy złożyć do Urzędu Skarbowego Deklarację VAT. Deklaracja VAT określa kwotę podatku do zapłaty lub do przeniesienia na następny okres lub do zwrotu. Aby dowiedzieć się, ile musisz zapłacić podatku VAT, wybierz raporty księgowe, a następnie opcję podatek VAT. W tabelce podatek VAT zobaczysz termin zapłaty podatku, dokładną kwotę VAT-u od sprzedaży oraz VAT-u od zakupów. W ramach tej tabelki dowiesz się, ile masz zapłacić podatku, kolumna do zapłaty lub ile masz nadpłaconego podatku, kolumna nadpłata. Wybierając opcję Drukuj, wygenerujesz deklarację VAT-7.